Ja, Urban, autor awantury muzyka jazzowego. Znowu pan, jak miło. A Michała Urbaniaka pan lubi? Tak, czasami. A za co? Chyba za muzykę, za jazz. No tak, to jest jazzman niesamowity. On z kolei kocha Milesa Davisa, a Miles Davis z kolei podobno powiedział Coltrane'owi, że nie może chodzić do dentysty. A dlatego nie może chodzić, że jeżeli wyrwą mu zęba, no to trochę straci ze swoich umiejętności. Taki był. Takie opowieści między innymi w środku. Maria Czubarzyk też pisze, że gdyby była profesjonalną recenzentką i musiała się do czegoś przyczepić, to jedynie do tego, że nie można się od tej książki oderwać. Więc proszę się nie odrywać. Wesołych świąt. No dobrze, no to mamy Michała Urbaniaka i mnóstwo smakowitych jazzowych i przede wszystkim muzycznych opowieści. Książka Andrzeja Makowieckiego. Jeszcze czytam, więc też jeszcze nie oddaję, ale mam coś, co już przeczytałam i chętnie oddam w dobre ręce. I zrobimy sobie taką akcję Podaj dalej. No to Blondynka w kwiecie lotosu. Coś dla tych, którzy może chwilowo nie mają czasu, może chwilowo nie mają funduszy, ale można sobie trochę palcem po mapie i oglądając zdjęcia popodróżować.